Witajcie na kolejnym wykładzie Wintera Soldiera, ponieważ temat dzisiaj jest bardzo ważny temat. Rząd pod ochroną nocy chce wprowadzić dzisiaj w nocy coś, co bardzo może was zbulwersować. Takie dzwonki rowerowe będą obowiązkowe, ale certyfikowane. Koniecznie będzie musiał być certyfikowany taki dzwonek. Zresztą posłuchajmy, jak dzwonek dzwoni. Przestań mi rower prześladować, ty! Nie. Coś jest nie tak, jeszcze raz. What are you doing, Stebro? Nie, nie, dalej coś nie pasuje. Chwila, teraz. O, to był odgłos dzwonka. Także takie dzwonki, a takie to już w ogóle będą zakazane. O, takie, o, że... Takie już będą zupełnie zakazane. Także uwaga! Już są firmy, trzy firmy, które produkują te certyfikowane dzwonki. Dwie z tych firm należą do pana Bajtka. To są firmy córki, do firm nadrzędnych. Także zatrzymajmy to. Kolejna rzecz. Za brak takiego dzwonka certyfikowanego będzie mandat 500-600 zł. Nad tym się jeszcze zastanawiają. Rozumiecie? Wprowadzili lockdown. I pod osłoną tego chcą, żebyśmy nie wyszli na rowery. Żeby było tak, że oni sobie to wprowadzą i będą nakładać duże kary na nas. Także nie pozwólmy na to. Wprowadźmy. Tutaj jeszcze dołożę żółte napisy do tego filmu, żeby go bardziej uwiarygodnić. Także razem jesteśmy w stanie wiele stworzyć. Także do następnego. Dzięki za uwagę i walczmy o swoje. Tyle, że nie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to mogę powiedzieć, że jest to żart primaprilisowy, ale pamiętajcie, dzwonek na rowerze jest obowiązkowy. Za brak dzwonka grozi mandat 50 zł. Ciężko jest w rowerze downhillowym posiadać dzwonek, ale to zostawmy może w komentarzach. Jeśli dotrwaliście też do tego momentu, to nie piszcie komentarzy jeszcze, dopiero później. Niech każdy sobie zobaczy. Dzięki za uwagę.